kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, no nie wiem, ale coś, co w jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata i świat wyrazi aplauz jakiś do tego. Tak jak właśnie przy tych agendach 2030 czy tych różnych porozumieniach z Marrakeszu. Gdy mówić będą, to wtedy nastąpi. Nie? Gdy coś takiego ogarnie cały świat, taka jakaś głupota, gdzie to pokój i bezpieczeństwo stanie się takim fetyszem lub prawem ogólnoświatowym, wtedy przyjdzie Jezus. Nie? To już jest taki znak, że o, to już. Jak to usłyszymy, to znaczy, że to już. Pytanie, czy to będzie w przyszłym tygodniu, czy za dwa tygodnie, czy za trzy, to już nie ma wielkiego znaczenia. Jest podane, że to już, to będzie wtedy. Na luty 14 bieżącego, czyli już 2019 roku w Warszawie zwołana została w Polsce konferencja poświęcona czemu? Słucham? A to już mamy w tytule. Zobaczcie, tytuł konferencji. 11 dni wcześniej mówiłem, że pojawi się jakiś dokument, jakieś porozumienie z tytułem Pokój i bezpieczeństwo. 11 dni. Proszę bardzo. Ja nie chcę powiedzieć absolutnie, że to już jest ten pokój, o którym mówi Biblia w wielu miejscach, zarówno w Apokalipsie Starego, jak i Nowego Testamentu. Ja tylko mówiłem, że w tym roku szukajcie tego typu zdarzeń w świecie. Bo tak jak czytamy Biblię i gazety, to zaczyna nam się to zlewać w jedno. A teraz witam tych Kubusiów Puchatków, którzy wmawiają chrześcijanom, żeby się nie interesowali polityką. Pamiętacie, jak mówiłem też w tych wykładach, Bóg w Biblii, Bóg w historii, Bóg w polityce. Ci ludzie wybijają sobie ewangelizacyjne zęby czasów ostatecznych, przedostatecznych dokładnie. Bo wszyscy ludzie niewierzący już widzą, że coś się dzieje, tylko szukają odpowiedzi, co to znaczy. Chrześcijanie mają te odpowiedzi, jasno objawione w Biblii. Widzicie, my mówimy 31 grudnia, a politycy mówią 11 stycznia. Z drobnym opóźnieniem mówią to samo. A komunistyczni oszuści, czy jełopy w kościołach mówią wam, nie interesujcie się polityką. Już wiecie, jacy to szkaradni zwodziciele. Jak odsuwają was od zrozumienia tego, co się dzieje, co Bóg robi dzisiaj, w jakim momencie historii się znajdujemy. Jezus powiedział, umiecie pory roku rozpoznawać i ich nadejście. Umiecie pogodę przepowiadać, żeby się przygotować. To jeśli oszuści w kościołach nie umieją was przygotować do tego, co nadchodzi, co się dzieje, to wylądujecie z gołą dupą na deszczu albo na czymś gorszym. To mówię do przedstawicieli czy ludzi, którzy żyją w kościołach zwodzicielskich, którzy każą wam nie interesować się polityką, a nas obwołują sektą za to, że się interesujemy polityką. Drugie przyjście Jezusa związane jest z tym, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Jakich więc znaków powinniśmy szukać w konferencji na temat pokoju i bezpieczeństwa, która ma się odbyć za miesiąc w Warszawie? Nie chcę powiedzieć, że to jest moment, od którego za 2-3 tygodnie przyjdzie Jezus. Bo po pierwsze nie wiemy, co będzie jeszcze w tej konferencji, a po drugie nie wiemy, czy ona się skończy wszechświatowym porozumieniem. Ja tylko pokazuję, że już w najwyższym topie zagadnień międzynarodowych już jest fraza pokój, bezpieczeństwo i międzynarodowa konferencja. Na terenie, zobaczcie, panowania Kościoła Rzymskiego i Niemieckiej Unii Rzymskiej.
bo Polska no, niestety należy do dwóch tych imperiów, które dzisiaj ze sobą współpracują. Czego więc powinniśmy poszukiwać w tym porozumieniu, które za miesiąc ma rozpocząć się rozmowa o nim w Warszawie? W nazwie, ale to już wiemy, o tym mówiliśmy na koniec zeszłego roku i sprawdziło się, mamy. Pokój i bezpieczeństwo w nazwie. To musi być. Centralnym punktem będzie pokój, przymierze, nie wiem jak się to będzie nazywało, dla Izraela. Zobaczcie, że Izrael do dzisiaj jest kluczem do światowego pokoju. To tak jak w Biblii, no, ale to wszystko jest przypadkowe. Trzecia cecha tego przymierza. Będzie się składało z części tymczasowej i tak przypadkowo całkowicie wyznaczamy ją na 7 lat. Gwarantem, czwarta cecha, nie będzie jeden naród. Nie będzie to przymierze między Żydami a innym państwem, Izraelem a innym państwem. Czyli nie jeden naród czy państwo, ale jakaś światowa organizacja związana z Cesarstwem Rzymskim. W jakiś sposób ten przygotowanie do rządu światowego, to jeszcze nie musi być rząd światowy, rozumiecie? Tylko przygotowanie, jakieś może 10 państw będzie sygnowało głównych państw, jak jest grupa G8, nie? A jakby tak tam jeszcze może towarzysza Putinka, nie? To już by było G9. A może jeszcze kogoś tam się dołoży i tam im może wyjść G10. Jak będzie G10, no to już wiemy, że jesteśmy, nie? Tu może się pojawić albo jedna organizacja, nie? Albo liczba 10 jakaś, nie? Nie wiemy, ale na pewno Rzym będzie w tym burdelu uczestniczył. To jest oczywiste. W jakiś sposób Rzym da tam znać. Nie? Czy może w ramach tego znaku możemy pokazać jeszcze ten znak papieskiej pielgrzymki do Maroka? Czerwony księżyc. Pamiętacie to skądś? To był znak tamtego przyjścia Chrystusa. Dzisiaj papież posługuje się tym znakiem. Dzisiaj Kościół rzymski ma czerwony półksiężyc na swoich sztandarach. Jak mówię, wielka prostytutka to jest, bo półksiężyc obcina głowy tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa na całej ziemi. Wielka prostytutka, pijana krwią świętych. Będą mordować chrześcijan razem. Proszę bardzo, to już macie symbol tego. Wróćmy do naszych punktów porozumienia. Częścią tej umowy będzie świątynia żydowska w Jerozolimie. Oczywiście, tak jak mówi Księga Objawienia, z przedsionkiem ekumenicznym. Gołosłowne? Zobaczcie na to zdjęcie. Zdaje się to, jest ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu. Tak? Czy przynajmniej był. A to jest zdjęcie Jerozolimy z makietą świątyni żydowskiej. CBDO. Czekamy na luty. Niezbyt tam jakoś emocjonując się, bo i tak widzicie, no wszystko wiemy. No. Mamy tam swoich agentów i wszystko nam wcześniej mówią, dlatego my z wyprzedzeniem 2-3, a niekiedy paruletnim wszystko wam o tym mówimy, nie? Tak, rzeczywiście niektórzy będą próbowali ten fenomen rozwikłać. My wiemy. Dlaczego? Wiemy. Ponieważ Bóg to objawił każdemu, także tobie. Tylko musisz uważać i zrozumieć, tak jak anioł kazał Danielowi. Uważać, czyli uważnie się z tym zapoznać i zrozumieć. Wtedy będziesz wiedział, będziesz mógł zapowiadać, aha, to już to się zdarzyło, no to teraz to, a teraz to, to będzie cechowało to, no bo przecież ja nic więcej nie mówię, nie dodaję swoich wymysłów, tylko pokazuję wam to, co już jest w Biblii objawione. Nie prorokuję, tylko nauczam Biblii. To jest zadanie dzisiaj chrześcijan. Tam, w Słowie Boga, wszystko zostało objawione. A teraz powiedzcie
swoim kubusiom w kościołach, drodzy pastorzy oszuści, nie interesujcie się polityką.